Proszę Państwa, już prawie 4 miesiące rozmawiamy na ulicach o wolności i o demokracji. Wiemy już, że ten atak, bezprzykładny atak większości parlamentarnej na Trybunał Konstytucyjny, ta tak zwana ustawa naprawcza jest bezprawna, sprzeczna z Konstytucją. Z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Wiemy o tym z prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Powtarzam, prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy o tym z opinii Komisji Weneckiej. Wiemy o tym, bo sami umiemy myśleć, bo myślimy samodzielnie. Ale zastanówmy się przez chwilę, jakie to są te wartości, których ma bronić Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego my tak bardzo zabiegamy o ten Trybunał? Co on dla nas znaczy? Artykuł 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi: wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Wszyscy jesteśmy równi. Wolność, równość, demokracja. Wolność. Demokracja. Dzisiaj przedstawiciele partii, której nazwy nie warto wymawiać, chcą nam wmówić, że Polska jest czarno-biała, że jest tylko jeden sposób myślenia i życia, że każdy, kto ma odwagę myśleć samodzielnie, kto nie wpisuje się w plan wymyślony przez prezesa, nie jest prawdziwym Polakiem. Że jesteśmy SBK-ami i UBK-ami, że nie wolno nam używać polskiej flagi, że byliśmy czystymi gośćmi w ambasadzie rosyjskiej. Tak mówi prezes. Prezydent mówi, prezydent, który jest podległy prezesowi, mówi, że jest lepszym rodzajem Polaka i może za nas decydować. Najlepiej czarni. Wszyscy tacy sami. Ale to nie jest prawda. Proszę Państwa, my jesteśmy kolorowi. Każdy jest inny. W tym jest nasza siła. Siła narodu w różnorodności, w wielości. Kadym, że każdy ma swoje barwy. My, naród, jesteśmy silni siłą naszej różnorodności. Kobiety i mężczyźni, młodzi, sędziwi i dojrzali, katolicy, muzułmanie, prawosławni, judaiści, protestanci i niewierzący. Rolnicy, naukowcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, studenci i robotnicy, heteroseksualni i homoseksualni, rowerzyści, wegetarianie, ekolodzy. Ci w futrach, ci w płaszczach i ci w dresach. Mieszkający na wsi, w miastach i miasteczkach. Polacy, Niemcy, Białorusini, Tatarzy, Żydzi, Ślązacy, Kaszubi, Czesi, Ukraińcy. Każdy ma swą barwę. I to jest naród. My, 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 naród.
kiedy partia, której nazwy nie warto wymawiać, wprowadzi swoje prawa równające wszystko zgodnie z zasadą jedno państwo, jeden naród, jeden prezes. Każdy będzie zagrożony. Każdy odcień będzie gaszony, a barwa tłumiona. Nie chcemy tego. Jesteśmy różnorodni. Nie chcemy być jak agent Smith w Matrixie. Nie chcemy być wszyscy tacy sami czarni. Chcemy być różnorodni i dlatego bronimy Trybunału Konstytucyjnego. Bo tylko Trybunał Konstytucyjny obroni naszych wolności zapisanych w Konstytucji. Ponieważ w obowiązującym stanie prawnym nie mamy dzisiaj ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Komitet Obrony Demokracji przygotował własną ustawę. Zbieramy podpisy. Tutaj znajdziecie Państwo punkty informacyjne, gdzie można podpisać tę ustawę. Są tutaj, będą z nami przez cały czas, będą również na końcu naszego marszu, pod Pałacem Prezydenckim. Bo musimy ten Trybunał obronić. Obronimy Konstytucję, obronimy ład konstytucyjny, bo tu jest Polska!